Moje pierwsze wspomnienie związane z molestowaniem jest już z czasów podstawówki. Podszedł do mnie obcy mężczyzna, szeptał niewybredne teksty na ucho. Przez kolejne lata obcy mężczyźni obnażali się przede mną, zaczepiali po zmroku, komentowali dupę i cycki. Szukali byle jakiej okazji, żeby mnie obmacać. Ktoś próbował wykorzystać fakt, że byłam nietrzeźwa. Pamiętam chłopaka, który szedł za mną, złapał w ciemnej uliczce, nie chciał mnie przepuścić. Próbował zmusić do pocałunku. A ja myślałam, jak się wyrwać, żeby go nie urazić. Oto, co robi nam z mózgami kultura gwałtu. Ktoś narusza naszą przestrzeń, naszą wolność, budzi w nas strach, a my nie chcemy go urazić.